Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić taką miniaturową, dekoracyjną glicynię z malutkich, kolorowych kamyczków. Zaczynamy od zrobienia pojedynczych kwiatków glicynii z kamyczków. Pokażę dwa sposoby wykonania takich kwiatków. W obydwu przypadkach kamyczki będą przyklejone na szkielecie z drucika. Kawałek drucika składamy na pół, ale tak, aby jedna końcówka była troszkę dłuższa niż druga. Od góry drucik lekko skręcamy. Na dole pozostawiamy nieskręcony i końcówki lekko rozchylamy. Teraz dodajemy kolejny drucik, ale tak, aby jego końcówki były troszkę wyżej niż te, które były poprzednio zrobione. W ten sposób możemy dodać tak dużo drucików, jak dużo chcemy przykleić kamyczków. Specjalnie nie powiedziałam, jakiej długości ma być ten drucik, dlatego że takim sposobem można zrobić kwiatek glicynii w zasadzie każdej długości. Na tak zrobionym, mocnym szkieleciku kamyczki będą trzymały się bardzo dobrze. Teraz wybieramy kamyczki. Ja zrobię glicynię z kamyczków fioletowych i białych. Ale jeśli nie macie takich fioletowych kamyczków, to nic nie szkodzi, bo zwykłe białe kamyki można po prostu pomalować lakierem do paznokci. Zaczynając od dołu, przyklejamy nasze kamyczki. Można kamyczki przyklejać klejem na gorąco, klejem polimerowym albo każdym innym mocnym klejem. W ten sposób powstaje takie ładne, wiszące grono. Mój tak zrobiony kwiatek jest w wysokości około 4 cm. Teraz popatrzcie, jak można to zrobić jeszcze prościej. Teraz składamy drucik na pół i skręcamy. Na górze zostaje pętelka. Na tym druciku od dołu przyklejamy kamyczki.
Przyklejamy je najpierw do drucika. A potem kamyczki do kamyczków. W ten sposób nie można zrobić zbyt dużych kwiatków, ale takie kwiatki wielkości 3 albo 4 cm na pewno uda się zrobić. Takich kwiatków robimy tak dużo, jak dużą chcemy zrobić dekorację. Ja moją wisterię zrobię w postaci takiego miniaturowego drzewka osadzonego na ozdobnym kamyku, bo akurat mam taki ładny kamień. Wykorzystam również uschniętą gałązkę z korzeniami. Ale również można wykorzystać suchą gałązkę, którą wsadzimy do wazonu lub po prostu takie pijące się pnącze. Moją gałązkę przyklejam do kamienia klejem na gorąco. Można wykorzystać również każdy inny, mocny klej. Ważne, aby gałązka była mocno i stabilnie osadzona, bo kamyczki, z których zrobiliśmy kwiatki, są ciężkie. Teraz na gałązkach wieszamy nasze kwiatki. Przykręcamy je do gałązki małym drucikiem. Tak, moglibyśmy już zostawić naszą glicynię, bo glicynia kwitnie przed rozwinięciem się liści. Ale wydaje mi się, że troszkę jest zbyt smutno i dodam troszkę chrobotka, który będzie zastępował takie niby listki naszej glicynii.
Nasza glicynia gotowa. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych dekoracji. Aby nie przegapić kolejnych nowych moich filmów, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia.